Witam wszystkich, Klaudia Surprise Guzy. Co dziś mogę Wam pokazać? Prosty przepis na bitą śmietanę. Domowy sposób, jak zrobić taką dobrej jakości bitą śmietanę, nie jakąś z torebeczki, tylko taką odpowiednią do deserków, ciast, taką zdrowszą wersję. Zapraszam. Zrobimy bitą śmietanę. Potrzeba dobrze schłodzoną śmietanę, taką kremówkę, przynajmniej 30% tłuszczu, nawet 36 by mogło być, i ona ma być dobrze schłodzona z lodówki. Dlatego jak ją otworzę, tutaj mam jeszcze tutaj, żeby wstrząsnąć przed otwarciem, ale ja tam zbyt płynnie nie mam, no to jeżeli ona jest tak mocno schłodzona, to niestety wypłynie nam tylko część do miski, a resztę, żeby tam się pozbyć, wyjąć wszystko z tego opakowania, to trzeba po prostu sobie porozcinać opakowanie, no i łyżką to wyjąć. Tak, jedna strona, druga strona, sobie zaraz rozetniemy. O, jak jest rozcięte, to właśnie mamy też tą gęstą część, którą sobie po prostu wyjmujemy łyżką. To trzeba wyskrobać po prostu łyżką i też dorzucić do naszej miski. Jeżeli chcemy sobie przygotować ciasto o tej blasze o wymiarach 25 na 35 cm, to na taką ilość potrzeba nam 300 ml śmietanki. Cukru dodamy wtedy 3 łyżki. No i jeszcze dobrze jest też oprócz tego, dobrze, wiadomo, ubić tą bitą śmietanę, dodać cukier, ale żeby nam się to dobrze trzymało, zwłaszcza jeżeli chcemy coś jeszcze na to nałożyć, galaretkę, owoce albo jeszcze coś innego, to wtedy warto jest po prostu jeszcze dodać żelatyny. O, no i żelatyny wtedy by były potrzebne 3 łyżeczki zmieszane z wrzątkiem, no i wrzątku by tak było potrzebne 2/5 szklanki. I 2/5 szklaneczki wody mamy w wrzątku. I teraz dodajemy 3 łyżeczki żelatyny. No i trzeba dobrze odmierzyć. Nie za dużo, nie za mało. Trzy łyżeczki. I co? No i trzeba to dobrze wymieszać. O. Porządnie, żeby się rozpuściło do końca. Jak się rozpuści, to zostawimy to do ostudzenia. No ale też tak nie, żeby zupełnie się zrobiło zimne, tylko będziemy w międzyczasie robić właśnie bitą śmietanę. I potem to powolutku będziemy wlewać, jak już bita śmietana będzie dobrze ubita z cukrem. Wtedy powolutku. O. Śmietany się długo ubija, 5 minut często nawet potrzeba. W każdym razie, jak już tak trochę mamy ubite, to teraz możemy sobie dodać cukier. Tak jak mówiłam, na 300 ml to by było potrzeba tutaj 3 łyżki. Jak ktoś woli trochę słodsze, to trochę więcej, mniej słodkie, to trochę mniej. Albo właśnie mówię, słodzik stevia też się tutaj dobrze sprawi. Także można sobie dodać słodzik, wtedy dodajemy go 2 razy mniej. No a dzięki temu to kaloryczne znacznie nam spadnie, bo to taki słodzik bez kalorii. No i co? Ubijamy dalej, a żelatyna dopiero na końcu. Już jest dosyć mocno, także teraz będzie można dodać żelatynę, ale powolutku i to stróżkiem tak. I potem miksować i dopiero kolejne etapy. To jest tak przestudzona żelatyna. O, jeszcze można sobie ją przemieszać wcześniej. Już tak właśnie gęstnieje nam powoli. Sobie dodajemy troszeczkę. O, miksujemy i tak aż do końca ją wlejemy, nie? Równomiernie przełożyłam bitą śmietanę na biszkopt. No i teraz można nałożyć owoce na to. A potem włożymy do lodówki, schłodzimy. I owoce można sobie już pokroić na cząsteczki małe, pomarańcze i banany. Albo jak ktoś woli, no to można przecież dodać morele, truskawki albo jeszcze jakieś inne owoce, brzoskwinie.
I po prostu na takie ciasto o wymiarach właśnie 25 na 35 cm formy do pieczenia, to pół kilograma owoców najlepiej jest dodać. Czyli by tu wychodziło, że taka pomarańcza, banan i może jeszcze kawałek następnej. Można oczywiście też trochę więcej dodać, jak ktoś chce. Sprawdzam patyczkiem, czy wszystko dobrze z biszkoptem, czyli muszę go wbić w biszkopt. No i po prostu palcami sprawdzić stan tego patyczka, czy nie jest taki mokry. No i jak jest w porządku, no to biszkopt upieczony i teraz musi ostygnąć, zanim nałożymy następne rzeczy na niego. Pokrojone owoce można przełożyć do pudełek, zamknąć pudełka i włożyć do lodówki, póki nie będziemy nakładać na ciasto, żeby nie straciły one swojej świeżości. Mandarynki lub pomarańcze. I jeszcze do tego banany. No i koniec. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał albo dacie lajka. Dzięki i do zobaczenia.